Tak, słucham? Dzień dobry, kurier z tej strony. Dzień dobry. Siemanko, ja jestem Blow i dzisiaj wracam do szkoły. Na szczęście tylko w grze. I teraz powinienem wyżebrać łapki w górę tekstem: kto też nie lubi szkoły, łapka w górę. Łączmy się. Ale na pewno są osoby, które lubią chodzić do szkoły. Tak, widzę cię tam. Tak, ciebie. Także dziś zagramy sobie w gierkę Classroom Aquatic, polegającą na tym, że wracamy po prostu do szkoły i naszym zadaniem jest ściągać na sprawdzianie. Tak powstała gra, którym głównym celem jest ściąganie na sprawdzianie. No, ale jak może już wiecie, to ja od roku już mam ukończoną szkołę, więc sprawdźmy, jak mi pójdzie. Jestem szczerze mówiąc ciekaw, czy zapomniałem, jak się ściąga, choć ja tego nigdy nie robiłem. Nigdy nie ściągałem. W ogóle wyobraźcie sobie taką klasę w szkole youtuberów. Na przykład tutaj Marcin Dubiel, ja sobie siedzę, tu Stuart, a tam nie wiem, Karolek. Boże, jaka to byłaby patologiczna klasa. Tutaj jest nasz nauczyciel, tutaj nam pisze, że czas na test, bla bla bla. Ogólnie to jest test z popu. Z popu? Tutaj mamy w ogóle te krateczki. Te krateczki to są, ile mamy szans jeszcze na ściąganie. I naszym zadaniem jest ściągać. I ogólnie nawet się nie wczuwamy w ten tekst. Po prostu zaglądamy. I kurwa, jaka tu jest pierwsza litera? Dobra, odpowiedź jest D, in coś tam, dobra. Nie wiem czemu, ale czuję, że jakbym ja tak zrobił. Chociaż nie, no tak robiłem. Pamiętam taką w ogóle historię. Przecież nie, ja nie ściągałem. Nigdy. Pamiętam taką historię, gdy siedziałem sobie z moją koleżanką, która była bardzo, bardzo dobrą uczennicą. Ja jej dokuczałem. Pisaliśmy test, ja potrzebowałem jej pomocy i ona mi wtedy nie pomogła. Także pozdrawiam cię, cały czas to pamiętam. Ściągało się, no ale nie... Sam? O, dzień dobry. Dobra, ale zobaczyłem odpowiedź, tutaj jest A chyba. O, dobra. Poczekajcie, tutaj zajrzymy, co masz w... What is the... Dobra. No idzie nam bardzo dobrze, ale powiem wam co do szkoły jedną rzecz, w której zawsze się śmiałem, jak ktoś mi to mówił, że to tęskni za szkołą. Serio, zatęsknicie za szkołą. Jeżeli teraz chodzicie do szkoły, to naprawdę cieszcie się tym czasem. Ja szczerze... O, trzy, dobra. Ja szczerze mówiąc, tęsknię za szkołą, ale... Czy nie brakuje mi tego, że musiałem wcześniej wstawać do szkoły? W ogóle napiszcie mi w komentarzu, o której wy musicie wstawać do szkoły, bo ja musiałem zawsze o 7:45 być już po prostu w szkole. No, plus oceny, ale tak to było zajebiście, no fajni nauczyciele, no może nie wszyscy. Także miło to wszystko wspominam, ale na pewno nie wstawanie wcześnie. Gdy ja sobie w ogóle o tym przypomnę, to aż mi jest niedobrze. Dobra, poczekajcie, tutaj było D. Chyba dobrze mi idzie ten test, zobaczymy jaką będziemy mieć ocenkę. Which? No kurde! O, to jest to samo, dobra, czyli tu A. Dziękuję bardzo. No co jest? No przecież nie zaglądam, bez przesady, ja nie jestem z tych. W ogóle wybaczcie mi, że jest weekend, a ja was katuję tematem szkoły, ale no sorry. Powiedź ostatnia, chyba tylko tego nam brakuje, czyli tutaj możemy już... Dobra, chyba czas nam w ogóle się kończy. No kurde! Czy naprawdę nawet gra, gdzie jesteśmy słodkim wielorybkiem i ściągamy, musi mnie denerwować? My jesteśmy delfinem, a nie wielorybem, debilu. 8 na 10. Dobra, jeszcze raz, teraz patrzcie i pokażę wam moje zdolności w ściąganiu, bo pewnie we mnie nie wierzycie, patrzcie. Jeszcze jedna informacja, nigdy nie ściągajcie na testach. Nigdy. No może... Nie, nie róbcie. Nie róbcie tego. Dobra, jeszcze raz to samo. Tutaj masz do odpowiedzi, dziękuję bardzo. Ten mnie chyba nie lubi, to jest pewnie... To pewnie jest Marcin Dubiel na przykład i on się nie podzieli odpowiedzią. Tutaj też demasz, dobra. Ale kuźwa, jakby taka była szkoła youtuberów, nie? To byłoby straszne. Ale by tam były rozruby, dobra. Teraz znów D. Dobra. D coś tam, dobra. Ten mi zasłania, no. Ale chyba też było D. Okej. Ty masz tutaj D. Czy on tylko zaznacza odpowiedzi D? Dobra, tutaj było. Okej, czuję, że teraz będzie 10 na 10. Musi być, tutaj sobie jeszcze zajrzymy do naszego przyjaciela. Stuart, daj mi tą odpowiedź, co tam jest napisane? What? Coś tam. W ogóle w której szkole nauczyciel przyłapujący ucznia na ściąganiu daje mu dalej pisać? Dobra, nie mamy odpowiedzi do tego. A to byłoby... Kurwa, jeszcze raz. O, jest, dobra. Dzięki ziomek. Tak, słucham. Dzień dobry, kurier z tej strony. Dzień dobry. Ja jestem w domu, zapraszam. Dobra, za chwilę będę, dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Nie dadzą nagrać. No jedno mi brakowało! Okej, teraz dam z siebie wszystko i ściągnę po prostu przyściutko. Tutaj pierwsza odpowiedź A. Czyli nie tu. Jest A.
Moi drodzy, chyba ostatnia odpowiedź została mi do końca. Jest to ten obrazek, więc ten obrazek będzie mi o wiele prościej namierzyć na kartkach moich przyjaciół. I tutaj ten mój kumpel ma odpowiedź. Trochę się boję, ale dobra, dzięki dziubas. I teraz przed czasem oddajemy kartkę i sprawdźmy, co mamy. Uwaga, uwaga i... I uwaga i... Perfekt! Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek ci się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw kciuka w górę. Będę bardzo, 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 bardzo wdzięczny. I wiem, że cały czas powtarzam o tych kciukach w górę. Jest to bardzo, przepraszam. Ale jestem od nich uzależniony. Także też zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby być na bieżąco z materiałami, które robię. W ogóle ciekawe, gdzie jest pan kurier. Miał być za chwilę, a dalej go nie ma. Także jeszcze raz dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i piona! I zapomniałbym o najważniejszym. Przypominam wam, że na Facebooku, Lenovo na Facebooku. Chciałem powiedzieć na fanpage'u Lenovo na Facebooku. Cały czas trwa konkurs, gdzie do wygrania jest gra ze mną, więc jeżeli ktoś chce się ze mną zmierzyć w jakiejś grze, którą wybierzecie na sprzęcie Lenovo, to gorąco was zapraszam, link macie w opisie. No i dostaniecie sprzęt na 2 tygodnie do przygotowania się do całego pojedynku i później będziemy mogli zagrać. Ja się nie mogę doczekać, także zapraszam i trzymajcie się i piona!